Ja cię zadręczam opowiadaniami o powrocie żony, ty mnie zadręczasz swoimi warunkami. Nie, nie było ich tutaj. Nie było. Ona jest w sanatorium. Jesteś najbardziej obrzydliwą, wredną tamczuchą, jaką kiedykolwiek spotkałem w życiu. Jak wrócisz do domu, znajdź encyklopedię, odszukaj hasło sadyzm i sprawdź, czy obok tego nie ma twojego zdjęcia. Spadaj. Tak jest. Sonia? Mam jedno pytanie. Dlaczego wdarłaś się do mojego mieszkania dzisiaj? Uwodziłaś mnie, rzuciłaś się na mnie, zaczęłaś mnie całować, byłaś bliska gwałtu, wiem, jak na ciebie działam. Byłaś. Pytam, czy ktoś cię prosił, żebyś ty wskoczyła do łóżka? Czy ktoś cię prosił? I kiedy ja, naiwny, zapytałem, uwierzyłem w to wszystko i zapytałem, czy moglibyśmy do siebie wrócić, ty najnormalniej kopnęłaś mnie w tyłek. Co? Tak, dupę mnie kopnęłaś. Możesz mi to wyjaśnić? Możesz mi to przybliżyć? Dlaczego wtargnęłaś do mojego życia? Robisz mi z mieszkania Sodomę i tę drugą miejscowość. Co? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Teatru Kameralnego na kolejną premierę. Tym razem gramy sztukę Anglika, Donalda Churchilla, po omacku, taki tytuł. Rozszyfrowujemy tytuł już od 2 miesięcy, analizujemy. Nie bardzo wiemy, dlaczego tak ta sztuka została nazwana, ale może wspólnie z Państwem, tymi, którzy wybiorą się do Teatru Kameralnego, będziemy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie po koniec spektaklu przy oklaskach. Przedstawienie zaczyna się o godzinie 19 w każdą sobotę, w każdą niedzielę. Jest to tragifarsa. Udział Olga Adamska i mówiący do Państwa Michał Janicki. Przy realizacji tego spektaklu pomagał nam wybitny, znany aktor, reżyser Andrzej Zaorski, który był gościem przez moment w Szczecinie i nie wiem, czy uwiedziony naszym talentem, który miał okazję konsumować w Teatrze Polskim, zaproponował nam współpracę przy tym spektaklu. Więc miejmy nadzieję, że Państwo to zweryfikujecie, przychodząc do Teatru Kameralnego. Sztuka jest właściwie, trzeba jeszcze dodać, taki jest nawias, że sztuka jest troszeczkę instruktażowa dla pań, jak należy postępować z byłym mężem. Pytanie pod tytułem, o czym jest sztuka, jest najgłupszym pytaniem. Na świecie żaden dziennikarz tego nie zada, zadam sobie sam i odpowiem Państwu. Facet 48-letni, mężczyzna, samotnik, samotny łowca, czyli, ale już samotny łowca, który gdzieś wybiera się na panienki każdego wieczoru, codziennie musi jakieś mieć inne, nowe trofeum, nie zauważa, że po prostu zbliżyła się pierwsza przecena. I już nie wszystkie panienki telefony od niego odbierają, nie wszystkie zaproszone przychodzą, odwiedzają jego dom. Zaczyna się pierwszy krok w stronę starości i on któregoś wieczoru przygotowuje drogą nawet kolację, drogą z jakimś wytwarnym winem, zamówionym jedzeniem w restauracji drogiej pobliskiej, która już wszystko jest zapłacone i dziewczyna, która miała go odwiedzić, odmówiła oczywiście, nie stawiła się. Więc on w desperacji swej dzwoni do byłej żony, która go odwiedza z dobrego serca i daje mu taki wycisk, że powinniście Państwo to obejrzeć sami naprawdę. Nie szkoda pieniędzy, bo to jest lekcja, instruktaż, dobra zabawa i mam nadzieję przyjemność dla wszystkich, którzy znajdą się w Teatrze Kameralnym. Zapraszam.